Siemaneczko, z tej strony Hamska Mowni, witajcie dzisiaj na kolejnym krótkim poradniku. Dawno nie było, ale nie martwcie się, Hamska Mowni cały czas trenuje. Tak więc na kanale co jakiś czas będą takie treściwe materiały, żeby nie zapełniać sobie kanału byle gównem 15 razy w miesiącu. Tak więc tylko i wyłącznie konkrety. Moi drodzy, dzisiaj wrócimy sobie do dipów. Bo tak, 10 zrobionych dipów nie odpowiada 10 dobrze zrobionym dipom. Szczególnie jeszcze te dipy można zrobić na 2 albo 3 sposoby, w zależności od tego, czy chcecie wyizolować bardziej klatkę bądź bardziej triceps. Szczególnie gdy do tych dipów dołożycie ciężar, no bo tak naprawdę wtedy następuje automatycznie weryfikacja tego, czy wy te dipy potraficie zrobić, czy tych dipów zrobić nie potraficie. A dużo osób po prostu dokłada dipy, dokłada ciężar do dipów, mega kalecząc i później dziwicie się, czemu was bolą barki, nadgarstki, łokcie i wszystko inne po kolei, szyja, kaptury, no bo tu też jakby cuda nie widzę, czasami się na tych dipach dzieją. Moi drodzy, dzisiaj poruszymy sobie dipy typowo na klatę. Tak, wiadomo, że triceps też troszeczkę poczujecie, no bo jednak te dłonie muszą was opuszczać i podnieść do góry, ale staracie się maksymalnie wyizolować klatę. Teraz tak, zacznijmy w ogóle od wersji dipów, już to pokazywałem miliony razy, pokażę wam milion pierwszy wersji dipów, których nie róbcie, a tym bardziej nie róbcie ich, jak dokładacie sobie ciężar. Czyli przede wszystkim, jak zaczynacie robić, moi drodzy, dipy, mam nadzieję, że mnie dobrze widać, postawa cały czas prosta, napięta, tak? Nie ma coś takiego, że podczas schodzenia łamiecie się w kapturach, wychodzicie z bioder, szczególnie osoby, które zaczepiają sobie jakiś tam większy ciężar, robią te dipy w ten sposób, że schodzą na dół i później walczą, wypychają się łokciami, kręgosłupem do góry. Nie ma coś takiego, moi drodzy, jeżeli nie jesteście w stanie wyjść z dipa w trajektorii ruchu tak jak powinno być, nie zakładajcie żadnego ciężaru, bo później tylko i wyłącznie robicie sobie tym krzywdę, a tak naprawdę to, że ten ciężar dołożycie, totalnie wam nic nie da, bo jeżeli byście wyczyścili 12 czy 15 dipów poprawnie, to dużo większe korzyści z tego byłyby niż takie łamanie się na poręczach. Czyli pamiętajcie, zawsze przed ramię w linii prostej, jak schodzicie i podczas zejścia i wyjścia nie otwieracie łokci, bo jeżeli nie chcecie sobie rąk połamać, to ich po prostu nie otwierajcie. Ma być wszystko zrobione bardzo, bardzo poprawnie. Ale dobra, tą wersję już dipów powiedzmy tam mamy za sobą. Teraz pokażę wam dwie wersje dipów takich. Jedna wersja będzie typowo na triceps, a druga typowo na klatę. Tylko tak, założę sobie do tego, co ja tu miałem, 15 kg, tak żeby jakieś tam minimalne dociążenie było, żeby pokazać wam mniej więcej o co dokładnie chodzi. Tak, dobra, mamy. Teraz tak, zobaczcie, pierwsza wersja będzie taka typowo tricepsowa, czyli przyjmujecie postawę, delikatnie nachylacie się do przodu, rotacja miednicy, brzuch napięty, żeby lędźwie nie były powyginane, nogi złączone, przed ramię w linii prostej, z poręczą przede wszystkim, jak schodzicie, nie zamykacie tych kapturów, tak? Tutaj postawa ma być cały czas otwarta. Aha, i jeszcze jedna rzecz, jak wychodzicie z dipów, wychodzicie do samego końca, do przeprostu, żeby tu triceps na samym końcu dociągnąć, bo 90% osób robi dipy połowicznie, czyli zjeżdżacie albo jeszcze niżej i wtedy z barków wypychacie się do góry, nie do połowy, albo gdzieś tam od połowy, nie do samego końca. Dipy musicie zjechać idealnie do 90 stopni, tak żeby cały czas był tylko napięty triceps i tym tricepsem wychodzicie do samej góry. Nie ma zjeżdżania poniżej 90 stopni, bo rozjebiecie sobie barki, a jeżeli nie wyjdziecie do góry, nie zaangażujecie tricepsa do samego końca i później nie będziecie mieli tego tricepsa tak powiedzmy aktywnego, jak on aktywny powinien być. Dobra, czyli pierwsza wersja, dipy na takie powiedzmy 80% triceps, 20% klatę. Tak? Czyli przyjmujecie postawę, wszystko mega napięte i teraz podciągacie miednicę i robicie w ten sposób. Tak? Taka trajektoria ruchu, czyli podciągamy trochę biodra, zjeżdżamy do 90 stopni i góra, 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 góra do pełnego przeprostu. Tak? W ogóle
Pamiętajcie, że jak już robicie coś z ciężarem, żebyście robili to na jakieś tempo, czyli powoli na dół, powoli do góry. Tu już starajcie się wtedy z tych kilku powtórzeń wyciągnąć jak najwięcej, bo nie ma sensu, żebyście sobie narzucili 50 kg na pas, wyginali się, robili to szybko, bo to totalnie nic do waszego treningu nie wniesie. Osoby bardzo zaawansowane mogą założyć sobie 40-50 kg. Jeżeli zrobicie to, sorry, bardzo dokładnie, nie macie klaty, nie macie tricepsa, puchniecie 100 razy bardziej, tak? Tak więc zawsze technika, a dopiero później jakieś tam małpowanie z ciężarem, bo tak naprawdę wcale dużo nie trzeba, żeby idealnie ten mięsień pobudzić. I teraz druga wersja, czyli typowo klatuwa. Przyjmujecie tą samą pozycję i staracie się, tak jakbyście chcieli wychylić się klatą troszeczkę do przodu, ale żeby wasze przedramię zostało również w linii prostej, żeby nawet się na tej poręczy nie ruszyło i z dołu też ręka zostaje, wypychacie się klatę, trzymając przedramiona, ściskacie klatę do środka, tak? Żeby całą pracę praktycznie świadomie przenieść na klatkę. No jest to bardzo ciężkie, no bo tu jakby już później wchodzą do tego wzorce, tak? Czyli im większą macie, powiedzmy, świadomość ciała, im więcej tych dipów w życiu przerobiliście, tym bardziej możecie sobie tymi dipami manipulować. Przykładowo robiąc 16 dipów w serii, możecie sobie robić jeden taki bardziej tricepsowy, drugi na klatę, tricepsowy na klatę, później dobijać klatę tak, żeby się tym po prostu pobawić, ale żebyście wiedzieli, że taki wariant po prostu istnieje. I teraz tak, o co chodzi? Może wizualnie to aż tak nie będzie różnicy w wyglądzie tych dipów, aczkolwiek na pewno część z was dostrzeże pewne aspekty. Tak samo. Przyjmujecie sobie pozycję, wszystko w linii prostej, tak? I teraz już nie nachylacie się do przodu z miednicy, tak? Tylko w linii prostej staracie się klatą zjechać na dół. O, w ten sposób. I wasze przedramię zostaje, wychodzicie do góry z klatki piersiowej, ale puchnie. I tak samo, prosta postawa, zjeżdżamy klatą do przodu, jeszcze niżej trzymacie i klatą do góry. No tutaj, tak wam mówię, już w grę wchodzi kwestia po prostu. No moi drodzy, bo tam dalej mi przerwało. Także główne aspekty tych dipów: wychylacie się do przodu z klaty, pilnujecie tych przedramion, żeby się nie otwierały, nie kulczycie kapturów, wszystko ma być zrobione w równej linii. Możecie sprawdzić na sobie z ciekawości, daj znać w komentarzu jak to na was działa. Czyli pamiętajcie, na triceps wychylacie się bardziej z miednicy, żeby zejść typowo bardziej z tricepsa. Jeżeli chcecie zaangażować bardziej klatę, stoicie w linii prostej i wychodzicie klatą do przodu. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby nie zejść za nisko, tylko idealnie do 90 stopni. Jeżeli zjedziecie za nisko, to jest bardzo częstym przypadkiem, mega angażujecie barki, przód barków, co niekoniecznie jest dla was zdrowe, i później z dołu, z tego martwego punktu wychodzicie najpierw barkami, wyginając się, zamiast właśnie czuć klatę bądź tricepsy. Tak więc co mówię, to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej tego typu materiałów, jeżeli chodzi o pompki diamentowe, czy klasyczne, czy drążek, bo tam też przy klasykach jeszcze kilka aspektów jest, które warto, że tak powiem, poruszyć. Tak więc dawajcie znać i coś tam dla was będę nagrywał. Tak więc co, moi drodzy, trzymajcie się. Pozdrawiam, mocne charaktery. Widzimy się długo. Ham z hamowni.